wybieramy się przyczepką do Włoch na jezioro Garda. No dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj dzień, na który dosyć długo czekałem, a mianowicie byliśmy nad Morzem Bałtyckim, byliśmy w górach, a teraz wybieramy się przyczepką do Włoch na jezioro Garda. A więc ja szykuję sobie przyczepkę, podczepiam ją i co, miłego oglądania. Mam nadzieję, że spodobała wam się nasza wycieczka, nasza podróż. Zapraszam do oglądania. No i lecimy z tym zaczepem. Tutaj mamy taki dodatkowy wzmacniacz, znaczy wzmacniacz, taki napinacz, który ściska nam kulkę z tej i z tej strony, jak go zaciągniemy. Dzięki temu ta przyczepka, ona się lepiej trzyma na tej kulce i nie ma takiego luzu. No i dociągamy właśnie ten element tutaj. Zobaczcie, o, to się ciężko idzie i wszystko, gitarka. Dobrze, moi drodzy, życzcie nam szerokiej podróży i bezpiecznego dotarcia do mnie na miejsce. My spakowani zaczynamy tą podróż i widzimy się na trasie. No i mamy pierwszy postój w miejscowości Świecko. Dotankowanie samochodu jeszcze w Polsce i ciśniemy w stronę Berlina. Mamy do przejechania tak naprawdę, można powiedzieć, całe Niemcy w stronę Austrii. Jak na razie wszystko zgodnie z planem. No i wjeżdża pierwsza kawka. Zostało nam 12 godzin jazdy. Nie ma dramatu. Ciśniemy cały czas do przodu. Mam nadzieję, że zostaniecie do końca. O 5 musiałem sobie zrobić przerwę, bo już nie dawałem rady jechać, więc wjechała drzemka. Pospałem, a teraz zjemy i lecimy dalej. Przejeżdżamy kolejne kilometry. Na swojej drodze spotykamy przepiękne widoki. Dzięki tym krajobrazom podróż mija zdecydowanie szybciej. Góry, które nas otaczają, robią niesamowity klimat. Sami spójrzcie. Mijamy zamki na wzniesieniach, wodospady. Przejeżdżamy przez ogromne przepaście, po których prowadzi droga. Spotykamy coraz mniej lasów, które zamieniają się w skałę. A wszystko po to, żeby dotrzeć nad jezioro Garda. No i dzień dobry, moi drodzy, jesteśmy na miejscu. Podróż naprawdę nas wymęczyła, przynajmniej mnie, bo cały czas jechałem. Wiadomo, pierwszy raz taka długa podróż, jeżeli chodzi o przyczepkę. Wnioski, że w nocy bardzo ciężko się jeździ z przyczepką, bo wiadomo, mam te dodatkowe lusterka i tak naprawdę większość czasu jechałem przez Niemcy. W Niemczech jest trzypasmówka. No i te lusterko, które mam dodatkowe, żeby widzieć przyczepkę z tyłu, można powiedzieć, że jadę z prawym pasem. Cały czas widziałem obok dwa pasy, czyli ktokolwiek jechał daleko, cały czas świecił mi po prostu w twarz. Nie wiem, czy to kwestia źle ustawienia tego lusterka, ale wydaje mi się, że nie. Ze względu na to, że widziałem dosłownie przez, nie wiem, 9-10 godzin dwie przyczepki, z którymi się mijałem. Natomiast jak wstałem rano później, to było normalnie setki tych przyczepek, dosłownie setki, więc wydaje mi się, że po prostu przyczepy nie jeżdżą w nocy. Mojka, a ty jesteś wymęczona czy nie? Wymęczona jesteś? Zajęło nam to łącznie 23 godziny. Sporo, tak wiem, ale mieliśmy przystanki na spanie, tym bardziej, że mogłem się wyspać normalnie na parkingu jak człowiek. W Austrii zatrzymałem się. I okazało się, że do końca mamy 5 godzin. Tylko 5 godzin do końca mamy do kempingu naszego. I się okazało, że jechaliśmy nie 5, a 8. Takie korki tutaj dojechaliśmy na godzinę 14, więc tu nam się ma naprawdę dużo wydłużyło. No dobra, to ja wam pokazuję kemping, jak to tutaj wygląda. I zapraszamy do tej serii z Nadgardy. No i tak sobie właśnie tutaj zaparkowaliśmy, jak widzicie na obrazku. W tym miejscu, gdzie stoimy, widać, że poprzyjeżdżały przyczepki. Natomiast większość przyczepek, które tutaj są, po prostu są full zabudowane. Jak widzicie zresztą tutaj. I one są przygotowane tak naprawdę na cały rok. I cały rok one tutaj stoją i ewentualnie można je wynająć.
Toalety i prysznice mamy w zasięgu wzroku z naszego kempingu, więc spoko. Na pierwszy rzut oka nie wyglądają one za ciekawie, natomiast są bardzo czysto utrzymywane. Co chwilę ktoś tam sprząta i nie zdarzyło mi się, żebym jakikolwiek papierek tam zlokalizował lub cokolwiek innego dziwnego. Mamy oczywiście zlewy, toaletę zwykłą, jaką mamy w domach, ale mamy również toaletę typowo podłogową. Ogromnym plusem tego miejsca jest fakt, że mamy bardzo dużo cienia. Wcześniej nie zwracaliśmy na to uwagi, natomiast przy temperaturach 30 ponad stopni to jest naprawdę kluczowe, więc następny wyjazd, jeżeli będziemy planować za granicę w ciepłe kraje, to ewidentnie będziemy czegoś takiego szukać. Perełką tego miejsca jest fakt, że tuż za mną jest basen i możemy sobie z niego korzystać. Wiadomo, jest przerwa, kiedy nie można do niego wchodzić, ale jeżeli chcemy się schłodzić, to mamy taką możliwość. Głębokość 1,20, 1,7 metra, więc wystarczająco, żeby sobie popływać. Nasz kemping nazywa się Garden Tourist i leży w południowej części gardy. A jak jest umiejscowiony, to pokażę Wam mniej więcej na mapie i pokażę Wam, jak daleko mamy do jeziora. Obok wjazdu naszego kempingu mamy restaurację. No i naszą ulicę, która prowadzi do jeziorka. Jak dojdziemy, to mamy plażę kamienistą, która ciągnie się kilometrami po lewej stronie, jak i plażę kamienistą, która również się ciągnie po prawej stronie. No i oczywiście wzdłuż całego wybrzeża są restauracje, bary i tego typu rzeczy. To tyle, jeżeli chodzi o kemping, gdzie jesteśmy, no i miejsce, w którym się znajdujemy. Zapraszam Was na tego tripa nad gardą. Chcemy na przykład z Tomkiem. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam na Buy Coffee oraz Patronite. Dzięki.